Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Do 5000 zł ma wzrosnąć opłata za niszę w kolumbarium na suwalskim cmentarzu komunalnym. Taką wartość znaleźliśmy w nowym cenniku opłat, nad którego zatwierdzeniem planują pochylić się w środę miejscowi radni. Ta forma pochówku należy do najtańszych, ale naprawdę tanio już było i nie zapowiada się, by wróciło. Inwestor obliczył, że powstający na nekropolii przy Reja obiekt będzie kosztował niemal 670 tysięcy złotych. Podzielono to na ilość nisz i wyszło, że powstanie każdej z nich wymaga inwestorskiego nakładu w uśrednionej wysokości na poziomie 4130 zł. Dla rodziny zmarłego opłata wyniesie, jeśli radni zatwierdzą nowy cennik, okrągłe 5000 zł. Każde dostawienie urny, a maksymalnie nisza ma szansę pomieścić 4 sztuki, to kolejna opłata w wysokości 600 zł. Tylko umieszczenie pierwszej urny mieści się w kwocie 5000. Zaczyna więc robić się drogo, bo zasiłek pogrzebowy, pomimo zapowiedzi głośnych parę miesięcy temu, wciąż wynosi 4000. I jeśli radni opłatę zmienią, to nie wystarczy na kwaterę dla urny z prochami. A przecież miejsce w kolumbarium to nie jedyny koszt. Alternatywą dla kolumbarium pozostają dwa tańsze rozwiązania. Ziemny grób na urnę, tu skrawek ziemi o wymiarach 60 na 60 cm zapłacimy 250 zł i przez 20 lat nikt miejsca nie tknie. Drugie rozwiązanie to grób murowany pod urnę. Ten ma wymiary 80 na 80 cm i kosztuje w nowym cenniku 1500 zł. W poprzednim było tyle samo. O 1000 zł wzrosną opłaty za murowany grób rodzinny, sięgną 7000 zł. Podwyżki uzasadnione są rosnącymi kosztami, szczególnie płacowymi, które faktycznie szybują dość mocno. Ostatnie podwyżki z 2022 roku miały nawet pewien bufor bezpieczeństwa, ale w 2023 roku PGK dołożyło do komunalnego cmentarza 83 tysiące złotych, a w bieżącym roku spółka spodziewa się straty sięgającej niemal 100 tysięcy. Sięga więc do kieszeni żałobników.